Witam serdecznie. Moim gościem jest Katarzyna Budziło. Dzień dobry, Katarzyna. Inni Budziło. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Witam. Panie organizują dwa interesujące warsztaty, i chciałbym, żeby o każdym z tych warsztatów cokolwiek opowiedziała. Dzień dobry. To będą warsztaty, które będą prowadzone przez dwie osoby w dwóch różnych terminach, czyli w lutym i w kwietniu. I to będzie metoda leczenia ludzi. Poprzez dochodzenie do ich nieświadomych konfliktów. Czyli wychodząc z założenia, że choroba nie jest czymś, co przychodzi do nas z zewnątrz, ale jest informacją od mózgu, że coś się dzieje nie tak w naszym ciele. To znaczy, że mamy jakiś konflikt. I ten konflikt nie jest rozwiązany w sposób świadomy, tak jak robimy to na co dzień, ale jest rozwiązany w sposób nieświadomy poprzez chorobę. I teraz naszym zadaniem jest znaleźć ten konflikt i wyzdrowieć. Mówimy o metodzie, która się nazywa bio Kinezjologią. Tak. Czy możesz coś więcej o niej powiedzieć? Czy to jest stare, tak. nowe, czy jest tylko jedna osoba, która to praktykuje, czy to jest jakiś nurt? czy no, się, się? To jest to mogę... i stare, i nowe jednocześnie, no bo kinezjologia jest jakąś dziedziną, która już pojawiła się jakiś czas temu, ale tutaj mamy ten prefiks bio i to bio oznacza, że, że punktem wyjścia jest nasza biologia. Stąd Kinezjologia jest jakby tym punktem wyjścia, no bo jakby to jest badanie mięśni, ale biologia w jej rozumieniu, to nie jest tylko biologia, tak jak my rozumiemy szkolnie, ale jest to cały nasz system, y, całe nasze ciało, cała nasza pamięć i to, co dziedziczymy, tak jak dziedziczymy geny, tak i dziedziczymy pamięć. I to wszystko, to jakby y, suma tych wszystkich czynników wpływa na to, cy jesteśmy i jakie mamy choroby? Nino, opowiedz bardzo proszę o pierwszym z warsztatów, który organizujesz. Organizuję warsztat 21 lutego w Warszawie na ulicy Grażyny, który jest adresowany zarówno dla terapeutów, jak i lekarzy, jak i po prostu dla wszystkich ludzi, którzy chcą dojść do sensu swojej choroby. I to jest warsztat, który da Państwu narzędzia. Jak sobie radzić z własną chorobą, jak dojść do, jego, do jej setna i zrozumieć jej psychologiczny aspekt, ponieważ osoba, która będzie prowadziła te warsztaty, twierdzi, że źródłem naszej choroby jest nasz psychologiczny konflikt. Jak się nazywa ta metoda? To jest metoda Corinne de Wolf i się nazywa biokinezjologia. Czy ktoś poza nią też to praktykuje, czy ona jest takim jednoosobowym mistrzem tej metody? Ona brała wiele narzędzi od wielu i różnych osób i przez 20 lat opracowała coś, co tak, co tak zostało uproszczone, że to jest tylko i wyłącznie jej autorska metoda, która, której jakby zaletą jest to, że można się rzeczywiście bardzo szybko tego nauczyć, bo jest to jakby metoda w pigułce. A mówiłaś, że pracuje też ze zwierzętami? Tak, przede wszystkim pracuje ze zwierzętami i paradoksalnie jest to dla niej łatwiejsze, bo nie musi wchodzić w te zawiłości ludzkiej psychiki, która jednak komplikuje wszystko. Zwierzęta nie komplikują życia, tak jak zwierzę straci nogę, to po prostu sobie daje, znajduje sposób jak sobie radzić, żeby sobie radzić trzema nogami. Człowiek będzie miał obok tego bardzo dużo różnych problemów psychologicznych. I dla niej jest jednak łatwiejsze radzić sobie z, z zwierzętami niż z ludźmi, ale właśnie dlatego ona w zasadzie nie ma potrzeby bardzo dużo rozmowy z człowiekiem. Chciałam dodać, że Corinne Wolf jeździ do wielu krajów na całym świecie i propaguje swoją metodę, organizuje kursy. Była również w Polsce w zeszłym roku. Ja jestem lekarzem i nauczyłam się tej metody i działa ona fantastycznie. Może bym dodała od siebie tylko to, że metoda jest bardzo łatwa, natomiast jedyną trudność stanowi znalezienie konfliktu i emocji związanej z tym konfliktem, ponieważ do każdego konfliktu dopięta jest jakby emocja albo kilka emocji, ale jakby wyszukujemy tą jedną zasadniczą emocję i tak naprawdę największą trudnością, której musimy się nauczyć, jest to: jak znaleźć emocję i konflikt do tej emocji. A cała metoda jest bardzo prosta i, i bardzo skuteczna. Bo to emocje, zablokowane emocje są przyczyną choroby, tak? Więc jeżeli do nich do, dojdziemy, no to dojdziemy do źródła choroby. Kurs będzie miał miejsce na Mokotowie w Warszawie na ulicy Grażyny 15 i należy się kontaktować ze mną, jeżeli ktoś miał, byłby chętny, pod numer 501 25 44 82 lub pod adres mailowy nina.budzilo@upadzimail.com opowiedzcie o drugim warsztacie drugi warsztat prowadzi i prowadzi już wielokrotnie w Polsce Gérard Attias, to jest francuski lekarz który no, wychodził pewnie z znanych wszystkim wszystkim metod nowej germańskiej medycyny biologii totalnej ale on jakby rozwinął to właściwie ta metoda nie ma nazwy. Samo jego nazwisko już jest jakby takie sztandarowe, bo, bo on po prostu dołączył do, do, do tego mnóstwo innych systemów i ten najbliższy kurs będzie kursem kabały. Natomiast tak naprawdę w czasie tego kursu dzieją się najróżniejsze rzeczy i jakby ta kabała jest może hasłem. Natomiast y, w czasie tego kursu poruszane są najróżniejsze tematy, najróżniejsze metody i no, to jest hasło, ale tak naprawdę y, zachęcamy, bo y, kurs jest bardzo ciekawy. Jeżeli Państwo, no, no, są, są ludzie, którzy znają y, y, już Żararda Tiasa od y, pięciu lat, przyjeżdża do Polski. Można znaleźć w internecie jakieś materiały o nim? Mm. Na Facebooku jest jego y, strona. Y, wydał kilka książek w Polsce. Ja tutaj mam ze sobą Okejno. trzy, które. Trzy. Jest jeszcze, jeszcze jeden tom. Y, pierwsza książka. Czyli ciało. Punkty, y, ciało y y y programy, i programy rodzinne i naszych twoich chorób. twoich chorób. I ta, ta pierwsza książka y, łączy ze sobą y, medycynę chińską. Ponieważ również do tych metod, które on zastosował, włączył medycynę chińską, czyli akupunkt... kanały energetyczne chińskie. I następne książki to są no, jakby takie um, trudno powiedzieć, ale luźno pojęte luźno jakby takie złożone ze sobą różne przypadki chorób, gdzie on uzmysławia na podstawie tych przypadków istotę i genezę choroby. No może ja bym opowiedziała krótko o jego metodzie, żeby tak złożyć to do kupy. Tak więc jak Corinne pracuje z biokinezjologią, żeby dojść do setna choroby, do, do tego źródła emocji, które blokuje i które jest przyczyną choroby, także że Rahatias pracuje jakby wieloma narzędziami naraz. Pierwszym jego głównym narzędziem jest Biologia, ponieważ jest lekarzem z wykształcenia, więc, jakby to tak intuicyjnie jest jego pierwszym narzędziem, i on poprzez jakby biologię stara się zrozumieć połączenie psychologiczne z daną chorobą. Drugą metodą jest etologia, czyli patrząc na to, jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy w naturze, on twierdzi, że ludzie dosyć podobnie działają. Tylko, że jakby te działania, które jakby zabierają te jakby wzorce z, z natury, to są już za zachowania u nas chorobowe. Dlatego łatwiej jest zrozumieć daną chorobę, kiedy popatrzymy w naturę. Dajmy na to przykład, żeby wy rozjaśnić, bo może to wygląda się dosyć abstrakcyjne. E jednym z przyczyn, bo oczywiście nie jedyną, e tak on przynajmniej to wyjaśnia, obgryzania paznokci. Może być to, że mamy problem z naszym terytorium, ponieważ w naturze jest tak, że zwierzęta, żeby zaznaczyć terytorium, niektóre np. niedźwiedzie, drapią i w ten sposób pokazują, to jest moje miejsce. Jeżeli ktoś ma problem z obgryzaniem paznokci, to jednym z wyjaśnień, bo oczywiście wszystko zależy od kontekstu danej osoby, jego historii itd., może być to, że ta osoba ma problem z powiedzeniem, to jest moje miejsce. No, i takich to jest jeden, z, kolejna jakby metoda. Później, oczywiście, jest kabała. Kabała w tym sensie jest ciekawa, że to jest cały kod kulturowy, który nosimy w sobie i my jesteśmy takim, nasz mózg przetwarza to wszystko i w nieświadomy sposób na to reaguje. Więc my, nie wiedząc nawet, nie będąc tego świadomymi, reagujemy na różne mm, znaki w naszej kulturze i jakby. Yy, I Kabała próbuje, jakby jestem jednym z pierwszych języków, ponieważ to jest hebrajski, jakby dojść do źródła tych, yy, tego kodu, którym tak naprawdę operujemy, a nie jesteśmy tego świadomi. Gérard Ratias jest lekarzem francuskim i połączył szereg metod, czyli medycynę, biologię, yy, karty tarota, sny, symbolikę, yy, kabałę. Śpiew ptaków, nawet architekturę, i to wszystko zrobił z tego taki miks, i wyprowadził z tego umiejętność leczenia chorób i umiejętność odkrywania naszych emocji, które powodują te choroby. To jest jego autorska metoda? To jest jego autorska metoda. Chociaż posiłkuje się, jakby korzenie jego są w nowej germańskiej medycynie, w biologii totalnej, ale jakby ta metoda, którą w tej chwili stosuje, jest jego metodą autorską. Dla kogo jest ten warsztat? Dla wszystkich. Każdy z nas chce, a nawet jeżeli nie chce, to pewnie kiedyś zachce, I a tak naprawdę powinien znać siebie, znać swoich przodków, znać swoje konflikty, znać swoje przeznaczenie. Uczestniczę w kursach Gerarda Atiasa od co najmniej. 5 lat, Właściwie od zawsze można powiedzieć, od pierwszego kursu w Polsce. Jestem zakochana w tej metodzie, wiem, że ona działa. Ja jestem lekarzem i stosuję, ona, stosuję właściwie większość tych metod na co dzień. No i one są genialne. No to super rekomendacja. Zierachatias ja raczej zajmuje się metodą biologii, leczenia poprzez biologię czy poprzez konflikty psychologiczne, Georges Allaie jest kabbalistą I te warsztaty będą miały na celu pokazanie podstaw kabały, czyli mistyki żydowskiej i e, połączenia tego w ich sposób e, z biologią, którą Gerard Atias pracuje od dawna i tą metodą leczy. Do kogo są adresowane te warsztaty, te długie? Te długie warsztaty są adresowane dla wszystkich. Jak zwykle są one adresowane dla y, terapeutów i lekarzy, ale moim zdaniem są też wielkim źródłem niesamowitej wiedzy o kulturze. I na pewno jeżeli ktoś miał, chciałby zgłębić y, dużą część naszej kultury, czyli to, to bardzo gorąco polecam. To są pierwsze tego typu warsztaty w Polsce. W zeszłym roku odbyły się pierwsze te warsztaty i miały. Taki, taki, był taki entuzjazm po skończeniu tych warsztatów, że poproszono, żeby zrobić drugą część, jednak to nie będzie taka stricte druga część, dlatego że organizatorzy zdają sobie sprawę, że będą też nowe osoby, więc jakby oni zastrzegli, że to będzie jakby kontynuacja tego, co było rok temu, ale w taki sposób, żeby osoby, które by przyszły z zewnątrz nowe, miały wszystko zrozumieć. Ile czasu trwa taki warsztat? Trwa trzy dni. E, zaczyna się 7 kwietnia i kończy 9, tak? Więc jakby trzy, trzy pełne dni od 7 rano do 9 po południu. Mówisz, że to jest warsztat dla terapeutów? E, domyślam się, że nie tylko? E, to jest warsztat dla terapeutów w tym sensie, że daje narzędzia, jak leczyć innych, jak dochodzić do do różnych problemów razem z pacjentem. No ale oczywiście jest to warsztat dla każdego, kto jakby pragnie zgłębiać siebie, swoje nie tylko choroby, ale konflikty, problemy, no bo jakby to wszystko co dostajemy w tym warsztacie jest później nam pomocne w codziennym życiu, w tym jak rozwiązywać mniejsze problemy, tak? I skąd one się biorą? I samemu można z tego zrobić naprawdę świetny użytek, bo jakby lekarze z tego korzystają i pracują z pacjentami, ale ci, którzy je prowadzą, też leczą, więc jeżeli uczą, to uczą jak siebie leczyć. tak? To powiedz bardzo, Nino, jak można wziąć udział w każdym z tych warsztatów. Pierwszy warsztat z Corinne de Wolf będzie miał miejsce 21 lutego przez trzy dni, do 23 i będzie na Mokotowie, na ulicy Grażyny 15. A, a kurs yy, o kabale będzie w tym samym miejscu, na ulicy Grażyny, na Mokotowie, w Warszawie, yy, od 7 do 9 kwietnia i należy się kontaktować ze mną, jeśli macie Państwo, yy, wyrażacie chęć udziału, pod numerem 501 25 44 82 lub można do mnie napisać maila E gmail.com. Dziękujemy ogromnie. Dziękuję. Dziękuję. No, ja dodam jako nie lekarz, jako osoba, która nie praktykuje tej metody, że ona mi się przydaje w moim codziennym życiu, kiedy nie wiem co ze sobą zrobić, kiedy nie wiem dlaczego coś tam mi dolega, albo cokolwiek się ze mną dzieje? Dzięki tej metodzie dużo jest łatwiej mi zrozumieć siebie, dużo łatwiej mi jest, pracując nad sobą, zrozumieć też siebie z perspektywy moich przodków i po prostu nadaje, nawet jeśli to nie są łatwe narzędzia, to bardzo pewne narzędzia do tego, żeby rozumieć siebie. Pojęłam większość tych metod, nie choruję wcale, i nie choruje większość członków mojej rodziny. I mój synek, który pięć lat temu był jeszcze małym chłopcem, jeżeli cokolwiek uderzył się czy, czy zrobił sobie, przychodził do mnie i zawsze pytał: Mama, co to znaczy? I jakby, jakby żyje w tym naturalnie, że on wie, że każde wydarzenie w naszym życiu, każde, dosłownie każde, czy każda kropka na naszym ciele ma jakieś znaczenie. Tak, i oczywiście ta metoda też uczy tego, żeby nie popadać w Drugą skrajność, czyli skupiać się na każdym szczególe, który nam się przytrafia, ale po prostu w pewnym momencie zostawić to wszystko i cieszyć. Super.